W dzisiejszym odcinku przedstawię wam top 5 najlepszych trolli, jakie możecie zrobić na swoim koledze właśnie w Minecrafcie. Ale jeszcze przed tym chciałbym was zachęcić do zostawienia łapki w górę pod tym filmem oraz subika z dzwoneczkiem, żebyście dostawali powiadomienia o wszystkich moich nowych filmach. A my już przechodzimy do odcinka. Okej, a więc pierwszą rzeczą, jaką musicie zrobić właśnie w tym trollu, to jest wejście do domu waszego znajomego i znalezienie jakiejś skrzynki, bądź w tym przypadku beczki. Beczka właśnie w tym trollu będzie lepsza, ponieważ jeżeli będziecie mieć skrzynkę, to będzie trochę tutaj widać, więc dlatego beczka właśnie zasłania cały blok, więc dlatego będzie lepsza. I ważne jest to, żeby właśnie w tej beczce był jeden item. W sensie może go być na przykład właśnie jak w tym przypadku 30, tylko że musi być po prostu jeden item. Okej, więc następną rzeczą, jaką musimy zrobić, to wyjść za dom właśnie naszego znajomego i wykopać właśnie w tym miejscu, gdzie znajduje się beczka. Właśnie tutaj jest to, właśnie to jest to miejsce. I wziąć właśnie te itemy, które widzicie teraz na ekranie. Musimy postawić to w takim miejscu, aby właśnie się tutaj świeciły te dwie pochodnie. Następnie postawić tutaj redstone i wykopać właśnie jakąś tutaj sobie dziurę. Jakąś dziurę właśnie wykopiemy sobie tutaj. Okej, okay, a nawet następną rzeczą, jaką musimy zrobić, to postawić tutaj właśnie czerwoną pochodnię i właśnie tutaj redstone'a. Następnie z tego redstone'a musimy tutaj przyciągnąć, a następnie położyć TNT. Ile chcecie, ja tutaj położę właśnie tyle TNT, ale wy możecie właśnie położyć ich więcej. Do wykonania następnego trolla będą nam potrzebne te oto itemy oraz mnóstwo jajek. Okej, a więc pierwsze, co musicie zrobić, to udać się na dach domu waszego kolegi oraz zbudować tutaj tak zwany zegarek. Jest wiele opcji na zbudowanie zegarka, jednak ja najczęściej używam właśnie tego sposobu. Właśnie kładę sobie tutaj reparatory właśnie w ten oto sposób, aby powstało takie kółko, można powiedzieć. Następnie kładę tutaj redstone'a. I tutaj właśnie trochę przeciągam go i stawiam czerwoną pochodnię i szybko niszczę. I jak widzicie, zegarek działa. Ok, więc następną rzeczą, jaką musicie zrobić, to tutaj właśnie się wkopać w dach i postawić tutaj sobie w różnych miejscach właśnie nasze dispensery. Ok, jak widzicie, już słychać tutaj, że one działają. No to tu jeszcze postawię sobie ostatniego. I teraz do tych dispenserów musimy przyciągnąć właśnie redstone'a, do których nie jest on przyciągnięty właśnie. Okej, wydaje mi się, że już wszystkie dispensery działają, a więc następną rzeczą, jaką musimy zrobić, to wsadzić te wszystkie jajka do właśnie tych dispenserów. Troll naprawdę będzie bardzo ciekawy, ponieważ zamienimy dom waszego kolegi w jedną wielką rafę koralową. A więc jedyne, czego potrzebujecie, to tych oto właśnie itemów i po prostu zaczynacie od zamienienia podłogi waszego kolegi w dirta. Okej, gdy to już wykonacie, to następną rzeczą, jaką musicie zrobić, to rozlać wodę po całym domu właśnie waszego kolegi. Pamiętajcie, aby ją rozlać właśnie bardzo dokładnie, aby efekt był jak najlepszy. Ok, następną rzeczą będzie dodanie różnych detali, przykładowo jakichś
raf koralowy. Możemy też puścić jakiegoś aksolotla albo jakąś właśnie rybę. Jeżeli was znajomy bardzo często przebywa w wiosce, mam dla was idealnego trolla na niego. Potrzebne wam będą tylko te trzy itemy i znalezienie w wiosce jakiegoś siana. Więc tak, rozkopujecie siano właśnie w ten oto sposób i stawiacie tutaj obserwator, aby był właśnie tym światełkiem do dołu. Następnie wychodzicie z tego miejsca i zakrywacie to wszystko sianem. Wchodzicie jeszcze raz w tą dziurę i stawiacie tutaj parę TNT. Wszystko dokładnie zasłaniacie dirtem i czekacie na reakcję kolegi. Do wykonania kolejnego trolla będą nam potrzebne obserwator, redstone, dispenser i kilka wiaderek z lawą. Więc pierwsze co robimy, to wchodzimy do temu kolegi i kładziemy tutaj właśnie obserwator. Właśnie w ten oto sposób, aby właśnie światełko było u góry. Następne co robimy, to kładziemy tutaj parę dispenserów. Ile właśnie chcecie. Kolejną rzeczą, jaką musimy zrobić, to rozwalić właśnie drzwi. Postawić je właśnie w taki oto sposób, żeby po otwarciu wydały właśnie sygnał do obserwatora. Następne co musimy zrobić, to włożyć wiaderka lawy do środka każdego dispensera oraz wszystko połączyć redstone'em. Następnie musimy wyjść jakimś innym wejściem niż drzwi, żeby nie uruchomić sygnału. Czyli na przykład wejdziemy sobie tutaj bokiem i wszystko dokładnie zalepimy. No i teraz wystarczy nam poczekać na reakcję naszego kolegi. Okej, a więc to tyle w tym filmie. Ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie właśnie tego materiału. Koniecznie napiszcie w komentarzu, który troll wam się najbardziej podobał. Oraz prosiłbym was o zostawienie łapki w górę pod tym filmem oraz subika z dzwoneczkiem, jeżeli jeszcze tego nie robicie, bądź jesteście nowi właśnie na tym kanale. A ja się z wami żegnam i widzimy się w następnym filmie.